Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś zapraszam Was na materiał, podcast poświęcony tematyce BRICS. Zapraszam do wysłuchania. Tematem dzisiejszego materiału jest powstanie alternatywnych systemów, mechanizmów płatności, jakie planują wykreować m.in. państwa BRICS. Alternatywne przede wszystkim dla tych, które obecnie funkcjonują na świecie. Władimir Putin na posiedzeniu Prezydium Rady Państwa w czasie swojego wystąpienia o rozwoju eksportu powiedział, że na całym świecie są obecnie wypracowywane kwestie stworzenia ponadnarodowej infrastruktury płatniczej. Wiele krajów i regionów jest ściśle związane z pracami nad tym, aby wykorzystać cyfrowe waluty banków centralnych i cyfrowe aktywa finansowe. Według prezydenta Rosji jest to tendencja ogólna, także na Bliskim Wschodzie i w ogóle w Azji. Oczywiście nie miał tu na myśli zapewne Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Następnego dnia głowa państwa ogłosiła utworzenie własnego obiegu płatniczo-rozliczeniowego BRICS w celu stworzenia warunków do sprawnej i niezależnej obsługi całego handlu zagranicznego. Już w 2019 roku dyskutowano o stworzeniu jednolitego systemu płatności dla rozliczeń pomiędzy krajami członkowskimi BRICS, wówczas Brazylią, Rosją, Indiami, Chinami i RPA. Oczywiście obecna sytuacja i wydarzenia po 2022 roku przyspieszyły zapewne jeszcze tendencję. Rada Biznesu BRICS poparła pomysł Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich stworzonego właśnie dla takiego systemu. W marcu prezydent podpisał ustawę zezwalającą na wykorzystywanie cyfrowych aktywów finansowych w transakcjach międzynarodowych. Są to cyfrowe odpowiedniki weksli, obligacji i praw kapitałowych emitowanych za pośrednictwem blockchain. W czerwcu wiceminister finansów Iwan Czebeskow powiedział, że Rosja wspólnie z bankami centralnymi innych krajów należących do BRICS pracuje nad stworzeniem infrastruktury rozliczeniowo-płatniczej i przygotowuje się do uruchomienia platformy BRICS Bridge dla płatności w walutach krajowych, w tym cyfrowych. Strony omawiały także inne możliwości rozliczeń, np. utworzenie wspólnej waluty cyfrowej BRICS, której kurs ma być powiązany z koszykiem walut uczestniczących w nim państw. BRICS ma doskonały potencjał gospodarczy. Oczywiste jest, że jego rozwój wymaga systemów płatności niekontrolowanych przez Zachód. Alternatywą dla SWIFT mogłoby być zarówno BRICS Pay, jak i BRICS Bridge. Ale na razie są to rozwiązania czysto technologiczne. Według specjalistów, w Rosji od dłuższego czasu istnieje system przesyłania wiadomości finansowych SPFS, który w kraju działa doskonale, a jego stosowanie na świecie wraz z wprowadzeniem na niego sankcji praktycznie niestety ustało dla Rosji. Obecnie dużą uwagą przywiązuje się do rozwoju alternatywnych ponadnarodowych systemów płatności niezależnych od zachodnich instytucji finansowych. Najbardziej obiecujący wśród nich to właśnie BRICS Pay, chiński CPAS, a także inicjatywy z krajów Bliskiego Wschodu i Azji. Systemy te mają na celu zmniejszenie zależności od SWIFT. Jakie byłyby zalety i potencjał ewentualnego BRICS Pay? Siła BRICS Pay polega na tym, że koncentruje się na wykorzystaniu wewnętrznych systemów płatności krajów uczestniczących, co zmniejsza zależność od czynników zewnętrznych. Wprowadzenie rubla cyfrowego i innych podobnych walut może przyspieszyć rozwój tego systemu. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał BRICS Pay, konieczne jest rozwiązanie problemów standaryzacji i wzajemnego uznawania mechanizmów finansowych, a także wzmocnienia zaufania między krajami członkowskimi stowarzyszenia. Warto zaznaczyć, że BRICS Pay jako całość może stać się alternatywą dla SWIFT w ramach BRICS pomiędzy krajami członkowskimi stowarzyszenia, szczególnie w kontekście rosnących napięć geopolitycznych.
Oczywiście warto sobie zadać pytanie, jak stworzyć ponadnarodowy system płatności i jakie pojawiają się przy tym trudności. Można by mówić o stworzeniu nie tyle samych narzędzi, ile pełnoprawnego systemu finansowego, obejmującego banki, giełdy i towarzystwo ubezpieczeniowe, który będzie nie tyle odizolowany od SWIFT i szerzej od całej zachodniej infrastruktury, ale będzie mógł ignorować ryzyka sankcji wtórnych nakładanych przez państwa właśnie tak zwanego zachodnie. Logiczne jest założenie, że bez dalszego przekształcenia BRICS w blok polityczno-gospodarczy jest to mało prawdopodobne. Oznacza to, że nie chodzi tu o stworzenie narzędzi handlu z pominięciem sankcji, ale o wolę polityczną stworzenia alternatywnego systemu finansowego ze strony innych także aktorów BRICS, Chiny, Indii, Brazylii, nie tylko Rosji. Czy jest to wykonalne, biorąc pod uwagę, że duża integracja handlu między tymi krajami a światem zachodnim nadal istnieje? To duże pytanie i ciężko na nie w tej chwili odpowiedzieć. Istnieją poważne przeszkody w rozwoju alternatywnych, ponadnarodowych systemów płatności. Przede wszystkim jest to heterogeniczność polityczna i gospodarcza uczestniczących krajów, trudności w harmonizacji standardów prawnych i finansowych, a także konieczność zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa transakcji. Rozwiązaniem mogłaby być oczywiście rosnąca integracja krajów w ramach bloku takiego właśnie jak BRICS, a także aktywne wykorzystywanie walut cyfrowych banku centralnego. Pomoże to pokonać bariery związane z przewalutowaniem i zmniejszy wpływ zachodnich sankcji zapewne na samą gospodarkę Federacji Rosyjskiej. Wiemy, że BRICS dalej się bardzo integruje i rozszerza swoje tutaj kwestie, obszary działalności. No, tutaj już wspominałem o tym na moim kanale, że będę chciał na temat BRICS mówić co jakiś czas, choćby krótkimi wzmiankami. Ta zajawka tego materiału jest po to, żeby pokazać wam, że no, świat poza naszym blokiem też próbuje się rozwijać. Oczywiście warto zaznaczyć, że są to plany idące przynajmniej na kilkanaście lat do zrealizowania naprzód, ale taka wola widać, że jest. Już w październiku będzie szczyt w Kazaniu, na który oczywiście relacje z niego was serdecznie na mój kanał zapraszam. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Usłyszenia.